Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ciebie też, Miluś, witam. I witam was na podwórku. Zobaczymy, co mamy do ogarnięcia. Aż powiem wam, że... Dobra, tutaj te deski, to wiadomo, że są do ogarnięcia, ale tu później jakoś... No i trzeba wszystkie, cały zwierzyniec otworzyć. Kolejna super informacja, tu muszę dzisiaj sprawdzić kurkę. Ale cieszę się nieziemsko, dlatego że do odbioru mam warzywa od... z warzywniaka. No chodźcie, chodźcie kurki, chodźcie. Wyłaźcie mi już. A ty kurka, no chciałem cię złapać. No to będzie kurka, widać po jej budowie, myślę. A no, czarna na pewno będzie kurka, to kogucik to chyba widać. O, co uciekacie, chcecie wyjść, tak? No chodźcie, chodźcie kurki, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Która tu przyjdzie do mnie, chodź, tak. No. Także mówię wam, cieszę się niesamowicie z tego, że będę miał po prostu nową dostawę tych warzyw. Oczywiście odwiedzimy sobie dzisiaj te gąski, kaczuszki. Tutaj rozrabiały jak zwykle kotki. Rozrabiały, nie, Nilek. Co kurki, witam was, otwieramy i zaczepiamy. Dobrze. O, patrzcie, jedno jajko na grzędzie jest zniesione. O, patrzcie, już dużo jajek jest. Dzisiaj wyjątkowo późno je otwieram, dlatego że jest godzina, już moi drodzy wam mówię jaka. 11:20 jest, także kurczę, późno, późno. Jestem ciekaw, czy to jajko dobre jest. Dobre jest, tylko trzeba je umyć, bo kurczę, takie jajko to aż... No, więc tu kładę i później je umyję. Ale idziemy im sypnąć trochę pszenicy. Nie sypię im za dużo tej pszenicy i też bym wam nie radził, bo później przylatują ptaki, jedzą to, ptaki się załatwią, kury zjedzą coś z tego załatwienia się, załóżmy trawę i co, i choroba może zdać się w hodowlę. Dobra, jedzcie, jedzcie. Tak wiecie, żeby troje miały sobie tutaj na wybiegu coś co porobić. Co, kogucik? No ty uważaj. Nie widzisz, że tu jest jakieś ostre coś, ty? Co? Chodź, chodź, kogucik. Kurki zastanawiają się, co tutaj mają. Co to za kogucik jest? Idź, idź, idź. No, więc zawsze trochę im sypnę, ale mówię wam, nie za dużo, żeby po prostu jakieś ptaszyńce, kurde, nie przeleciały i, wiecie, nie roznosiły tych chorób. Dobra. Trochę wczoraj na drewno napadało, kurczę, molek. A nie miało padać niby, ale dobra, za dużo nie napadało. I powiem wam, że no cieszę się, bo do tego warzywniaka za jakieś tam 4 godzinki mam pojechać, także pojadę, zobaczymy, kurczę, tak się cieszę tam jeździć. No tak normalnie uwielbiam i no żeby, że po prostu dostaję taką, wiecie, taką skrzyneczkę i mam coś super dla kurek, nie? Mam co im dać, dobra. Także moi drodzy, ja sobie odrobinę desek porobię, ale nie dużo, tak żeby tylko trochę mieć już z głowy. Także co? Działamy. Dobra, gwoździe już wybite, to teraz tylko wystarczy je wyjąć i będą super deseczki, moi drodzy, do zbudowania czegoś, a tak to tylko stały na deszczu i w sumie można powiedzieć, że się marnowały, a tak to będą zużyte i proszę, i tak właśnie trwa ta moja obróbka tych desek i fajnie, bo zawsze kasa zaoszczędzona, pomaluje się. Dobra. Kolejna deseczka i lecimy dalej. Thank you.
Weź te rzeczy tam. Ta. Kolejne. No teraz tego drewna mam. Jeszcze takie coś kupiłem. Jest to mata, dokładnie już wam mówię. Mata trzcinowa. Mata trzcinowa, metr wysokości i 6 metrów długości. Tak, tak. Także wy jeszcze nie wiecie, do czego mi to. Ja też jeszcze nie wiem, nie no wiem, tylko nie wiem dokładnie jak to zrobić, o. Ale o tym już niedługo, także myślę, że w następnych vlogach już się dowiecie po co mi to. A będzie to kolejna budowa, no takie małe coś. Kosztowało mnie to jakoś 55 zł, 60 zł, coś takiego. No i jeszcze mamy warzywka z warzywniaka. Także pokazuję wam, co tym razem mam. No dobra, także czekajcie, weźmiemy może sobie to tutaj niżej. Kalafior. Patrzcie, tak wygląda kalafior. Tutaj coś kolejnego, nie wiem nawet co to jest. Tutaj kapusta chyba. Chyba tak. Tutaj rzodkiewka. I patrzcie, to wszystko jest no... Na sprzedaż może nie, ale dla kur idealne. Dla kur lub czegoś innego. Tu kolejne jakieś cuda. Paprykę. Patrzcie, no tutaj jest dlatego wyrzucona. Co tu jeszcze mamy? Duże jabłko. No też akurat zepsute. Jakieś winogrona. Trzeba oczywiście to przesortować, bo paragony, jakieś coś, różne rzeczy. Ogórek. Winogrona. Kiwi tam widzę. Coś tutaj jeszcze, nawet nie wiem też co to jest. Szczypiorek. Chyba szczypiorek. Zawsze mylę, chyba tak. A w drugim mamy tak. Winogrona. Super. Dynię nawet mamy, proszę. Jakaś taka miniaturowa, coś innego. To nawet nie wiem co to jest. Jakoś to kurczę. Granat chyba to jest, co? Czy nie? Coś takiego, no. Tu kolejna rzecz jakaś. Nieznana mi. No, weźcie na mnie poprawkę, ja tu się nie znam na tych rzeczach. Papryka. Jabłko. Tutaj coś kolejne. Jakiś wymysł. Tutaj również, takie miękkie, o, no to akurat wiadomo dlaczego to dostałem. No, tutaj folię, to mówię, takie różne rzeczy to trzeba przesortować.
żeby tego nie wrzucać. O, tutaj na przykład cytryna. Co tu jeszcze jest? No różne rzeczy, także super. Trochę tego jest. No jak widzicie, co 2-3 dni mam taką porcję. Także jest tego mnóstwo. Dobra, a teraz wam pokażę te kantóweczki. Tak to wygląda. Jest jedna taka, a jedna trochę szersza i trochę... O, widzicie, jest, nie? Trochę szersza, widać chyba, ale odrobinkę. I trochę węższa. I trochę tańsza przy okazji. Także mówię, te większe mi nie są aż tak potrzebne. Także 6 tych większych, 6 mniejszych. Raczej mi zabraknie, ale... Mówię, dobra, wezmę, najwyżej się dojedzie dokupić. Kurki tutaj dostały makaron i już go zjadły, proszę. Już nic nie ma, nic a nic. Ale się obawiałem, że będzie za ostre, bo to chyba jakieś ostra przyprawa tam była i trochę się obawiam o to, czy kurkom nic nie będzie. Bo Nilsson tego nie chciał zjeść, ani koty, także jak już koty nie chcą tego zjeść, to naprawdę jest to, myślę, że ostre. No ale kury to zjadły, także no. Piękna porcja. Słyszycie? O, już nie, jakaś zwierzyna. No i to, mówię, to na to już niedługo na vlogu zobaczycie, także czekajcie. I co? Ja trochę pokombinuję, zobaczę. Coś może zacznę z budową. Przede wszystkim zobaczę, pomierzę, jak tak, jak to muszę zrobić. Podocinam może już trochę i zobaczymy. I bierzemy się. Także moi drodzy, jak widzicie, super, naprawdę super. Widzimy się później. Jestem ciekaw w sumie, jak na to kury. Patrzcie, ciekawie to wygląda. A kurki, jestem ciekaw, czy będą chętne na to. Raczej tak, czerwone to one zaraz widzą już, o. Z daleka. No macie, macie. Jedzą, jedzą, zaraz wyskubią do zera. Resztę im dam jutro na wybiegu. Spróbuję też to jakoś zmielić i tak dalej. Bo teraz nie chcę, już jest ciemno, zresztą jest zimno, także te warzywa już się tak nie zepsują. Zostawię w szopie i będzie dobrze. Także no, jak widzicie, skubią ładnie. A chętnie jakoś tak nie, nie, coś nowego. Także próbują, no ale skubią. Dobra, lecę po koszyk, widzę, że tu jedno jajko mi koty zwaliły. W zasadzie to dwa, albo Nilsson. Także lecę po koszyk. O nie, drugie tu jest, patrzcie. Drugie tu jest. Nilsson! Masz tutaj jajko. Dobra, no masz tam, masz tam. Masz tam, no o. Dobra, lecę po koszyk i zbierzemy sobie jajeczka. No dobra, moi drodzy, mamy tutaj koszyczek. O, bierzemy koszyczek, idziemy zebrać jajeczka. Także zobaczymy, ile ich będzie. Właśnie, a jak, co zrobiły z tym granatem? Jestem ciekaw. Co, kurki? Trzeba wam sprzątnąć, nie? To po pierwsze. Co, o, kurka, co? I co? Zjadłyście? Patrzcie, jak zjadły. Kurde, do zera. Może coś jeszcze być ubią, ale nie sądzę. No dobra. I teraz tak, kurka, co ty tu robisz, powiedz mi? Dobra, czekajcie. Bo obawiam się, że nie widzicie tego gniazda. I najpewniej tak jest. O, teraz może widzicie. Także ile? 6 jajeczek. Lecimy dalej. Tutaj mamy 3, także 9. Lecimy dalej. O, tutaj mamy wtedy do 11. 13. 14, 15, 17, no kurki, 19, 21, 23, 25, 26.